Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy bez zbędnego przedłużania. Szukam sobie przeciwnika. Ranking aktualny 1521. Przypomnę, że zaczynałem z rankingu 1000. Celem jest zrobienie 2400. Takie myślę, że minimum. Jest obrona Karokan. Teraz mam do wyboru opcję, czy grać wariant na przykład panowa po wybiciu i zagrać F4. To są fajne, ostre rzeczy. Mogę też zagrać E5, co będzie wariantem zamkniętym. Też mogę zagrać skoczek na C3. Tam są dosyć oklepane warianty. Wolę jednak chyba zamknięty wariant. Tutaj czarne mają do wyboru właśnie ruch C5, co jest ciekawym rozwiązaniem, albo goniec F5. Posunięcie C5. Wiem, że tu się chyba pionka bije. Z tego, co dobrze kojarzę. Powiem szczerze, tutaj oczywiście specjalistą w tym debiucie absolutnie nie jestem, bo ja nie grywam E4, ale przeciwnik będzie bronił tutaj, będzie atakował pionki. F4 pewnie też nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale mówię sobie, a co tam? Jak atakuje mi pionka, to go obronię po prostu. Tutaj może być zagrany hetman A5 z szachem, z opcją wzięcia pionka na C5. Oczywiście mogę też się uchronić przed tym. I właśnie to chyba zrobię, grając posunięcie C3. Ten ruch pomoże mi na pewno w zagraniu posunięcia B4. Tak od razu zrobię. Moim celem jest obronienie pionków, moi drodzy. Dobrze, teraz jak tak. Dobra, gramy tutaj. Chodzi o to, że on mi chce rozbić tutaj tą strukturę pionów. Więc ja zagram B5 i będę musiał potem obronić pionka na C5. Pytanie, czy mi się to uda, bo zagram tutaj, on odejdzie skoczkiem tak, zapewne. I ja wtedy goniec na E3, tylko że on wieża C8. Chyba ruch będę miał C5. Będzie się wszystko zgadzać. Gramy na B5. Liczymy sobie tutaj wariant, oczywiście. Skoczek oczywiście też może przejść przez E7 lub B8, ale jak B8 to nie wejdzie wieża. To jest jedno. No tutaj oczywiście planujemy. Tak, jest posunięcie, które przypuszczałem, że będzie. Hetman C7 nie można, bo jest ruch B6, wieża C8, no to ruch C5. I nie widzę innej dobrej opcji tutaj dla czarnych. Wydaje mi się, że taka obrona. O, no właśnie, zobaczcie, widełki ze strony przeciwnika. Taka obrona tych pionków może super najlepsza by nie była, ale. Znaczy, może super najlepsza nie jest, ale przecież. Ja dzięki temu, tutaj grożę teraz goniec B5, przeciwnik szybko się złapał. Ja dzięki temu tutaj ja już partię praktycznie wygrywam. Oczywiście muszę też uważać na gońce, już nie muszę uważać na gońce, przeciwnik poddał. Lecimy dalej. Także poszło gładko tym razem. A graliśmy proste ruchy. Bardzo proste posunięcia. Posunięcie C4, dobrze. Teraz mamy partię angielską, zagrajmy sobie E5. Bardzo normalnie, E4. No i teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli białe by w pierwszym ruchu zagrały E4, a ja E5, czy ktoś by się zdecydował na ruch C4? No myślę, że nikt, a pozycja taka właśnie jest, więc się bardzo z tego cieszę i gram skoczkiem na F6, żeby atakować pionka od razu. Tu mi się pojawi fajny goniec na C5, celujący w obóz przeciwnika. Oczywiście to nie jest tak, że ja tam od razu wygrywam partię. Tutaj roszada mnie bardzo interesuje. Jak najszybciej roszada i jak najszybciej figury do gry. I teraz już można coś pokombinować w stylu skoczek D4, aczkolwiek tutaj stracę pionka. Wydaje mi się, że po prostu trzeba grać D6, broniąc i otwierając gońca. Gość gra bardzo szybko, czyli wyszedł sobie tutaj pionkami centralnymi, skoczkami i gra skrajnymi pionkami, co daje mi dużo czasu na jakąś chyba prostą grę, mi się wydaje. Mogę spróbować przerzucić skoczka. Tutaj to nie, bo dostanę plombę, ale chodzi o to, żeby wstawić skoczka na F4, ewentualnie bardziej zagrać F5, więc teraz tak myślę sobie głośno. Zresztą cały czas głośno myślę w tym speedrunie, żeby odejść może na E8 i dojść do ruchu F5. To jest jedna rzecz. G6 nie chcę zagrać, podeprzeć skoczka, bo będę miał tu słabe czarne pola. Zastanawiam się też nad ruchem A6 albo A5, tylko że zawsze goniec może zagrać tu, więc jak on mi zagra B4, ja zagram tu, on skoczkiem. No okej, okay, tego gońca mogę stracić, człowiek mogę zagrać tak, wybicie. Dobra.
Gram skoczek e8. Posunięcie na pierwszy rzut oka pewnie wydaje się dziwne, ale ja chcę zagrać f5. Przeciwnik może też zagrać g4. To też jest dosyć ciekawe. Wtedy bym pewnie kombinował coś w tym stylu, żeby przerzucić skoczkę i zagrać f5. Jest goniec e2, czyli obudził się mój przeciwnik, żeby zrobić roszadę. Jest wybicie, goniec wybija na f5. No i teraz troszeczkę mi się bardziej ta pozycja, jeszcze bardziej mi się podoba. Ze względu na bardzo łatwy rozwój figur, otwartą linię, moi drodzy. Skoczek za chwilę wchodzi na f6. I jest chyba dobrze. Jest goniec na e3. Momencik. Momencik. Co ty chcesz tutaj zrobić? Oczywiście chcesz wybić końca, to jest jasne, ale czy tak nie mogę zagrać przypadkiem i sobie stanąć świetnie? Czy w ogóle olać sprawę? Ewentualnie, no bo tak, bo już oczywiście tutaj w tym momencie szukam jakiejś opcji fajnej, 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 naprawdę fajnej. Ale niekoniecznie trzeba na to się nastawić. Myślę, że wyprowadzenie figury do centrum będzie dobrym pomysłem. Jeżeli przeciwnik zbije i ja zbiję, to otworzy się linia z atakiem na punkt D3. To też ma swoje ogromne plusy za cenę zdwojonych pionków. Bardzo prosty plan ze strony czarnych. Wyprowadzenie lekko hetmana, wprowadzenie wieży na D8. I będę celował w bardzo fajny punkt. I tak też się stanie, bo tak sobie to zaplanowałem. Ważne, że skoczek nie może wejść tu i wejść tu. No zobaczcie, co się dzieje. Gość teraz ucieka sobie na H2. Zupełnie niepotrzebnie. I teraz wprowadzam sobie fajnie wieżę. Nic się złego tutaj nie dzieje. To jest tak prosta pozycja do gry czarnymi, że aż miło. Aż nie wierzę, że tak łatwo można, słuchajcie, grać na poziomie 1500 w necie, nawet 1600. Zakładam, że jest sporo widzów, moi drodzy, z tym rankingiem, więc mam nadzieję, że takie moje małe rozkminki szachowe tutaj wam pomogą również w grze. Ale pamiętajcie to, od samego patrzenia grać w szachy lepiej nie będziemy. Przede wszystkim liczy się praktyka. Bardzo ciekawe zagranie ze strony przeciwnika. Podoba mi się ten ruch, dlatego że za bardzo nie chcę już zbić na D3, bo wchodzi wieża na D1. I nawet jak zagram tak, no nie podoba mi się. Skoczek będzie zbijał, ja zbiję, on zbije tu. No właśnie. Ale taki ruch mnie interesuje. I wymiana hetmanów spowoduje, że tu zbije z szachem. Skoczek odbija i wymienię wieżę. Wybije wieżą. I to będzie dobre. Oczywiście on może zbić pionkę na A7, który mnie kompletnie nie interesuje. To jest bardzo nieważny pionek w tym momencie, więc nie dziwne, że przeciwnik. Aha, mój plan był taki, że zbijam najpierw tutaj z szachem. Skoczek musi odbić i zbijamy na D7. No i właśnie plan się udaje. Olewamy w ogóle takie pionki skrajne w przypadku, gdzie nasila się bardzo fajna akcja w centrum, moi drodzy. I tutaj tym sposobem, bez żadnych fajerwerków, gram sobie proste szachy i jestem z tego bardzo zadowolony. Moi drodzy, bije wieżą. Pionek więcej. Co ja mam tutaj więcej kombinować? Pionek więcej, wprawdzie zdwojone pionki, tu jest izolowany, ale kto by na to patrzył? Sprytnie ze strony mojego przeciwnika. Tu muszę wymienić, bo mi atakuje gońca. Aczkolwiek mogę też tak zagrać. To też jest jakaś receptura. Faktycznie mogę. Receptura, powiedziałem. Recepta, chciałem powiedzieć, moi drodzy. Dobrze. Goniec na G6, cały czas trzymam wieżę. Po wybiciu wybijam i atakuję na C4. I myślę, że co? No dobrze. Skoro proponujesz wymianę, to ja się na nią godzę. I zagram wieża D8. Wzmocnię tutaj atak. Jeżeli mi wybije, to absolutnie wybijam wieżą. Wchodzę do obozu przeciwnika i będę zjadał powoli pionki. Jeszcze jest taka opcja, że on też może złapać aktywność jak najbardziej i próbować tędy mnie tutaj męczyć, ale jego ruch bardzo mi się podoba. Zbijam. Bardzo mi się podoba z perspektywy czarnych. I teraz co w tej pozycji grać? Zawsze sobie pewnie zadajemy to pytanie. Wieżówki są trudne, jest pionek więcej. Przede wszystkim liczyłbym na to, żeby król był jak najwyżej centrum. Bo chodzi o to, że po tym ruchu już mam król F6. Bronię, tu atakuje, on musi wysuwać się pionkami. Ja mogę swobodnie zagrać tu
i atakować tego pionka i tego pionka, więc któregoś z nich zdobywam, więc nie będę się tu nawet zastanawiał za dużo. Dokładnie. Kolejny pionek zjedzony, jest świetnie. Oczywiście wieża szuka aktywności, więc w takich końcówkach staramy się temu zapobiec. Wymiana była dla nas korzystna przy dwóch pionkach więcej. Gramy tak. Może być przełom poprzez ruch B4, ale zawsze mam ruch C4. Okej, tutaj myślę, że rozbijemy tą strukturę pionów. Mogę w sumie tak zagrać, ale wtedy otworzy się tam jakaś linia i będzie mnie chciał atakować. Po co mamy się śpieszyć tutaj? Zagramy sobie E4 i spróbuję rozbić pionka. Zakładam, że może zbić, ale zagrał lepiej. Dobrze, tutaj oczywiście wybijam. Król się trochę podciągnął, rzecz jasna. Tyle, że ja też mam aktywnego króla. Mogę po prostu zagrać w ten sposób. Ten ruch jest po prostu zły. Dlaczego? Dlatego, że mogę dać szacha i wziąć pionka i tak też będę czynił, bo król jak pójdzie tędy, to zbijam tu, a jak tędy, to też tu zbijam. I to się prosto układa. Tutaj trzeba zagrać teraz H6. Nie śpieszymy się z biciem tego pionka. Przeciwnik próbuje nas tutaj aktywnie zaatakować na D7. Pionków mam bardzo dużo. Ja mogę nawet zagrać w ten sposób. On na pewno da szacha, ja pójdę tu, on mi da szacha, ja pójdę tu i też się trzymam. I to na pewno będzie spoko, aczkolwiek rozpatruję oczywiście bicie. No tak, ja myślę, że tutaj nie ma co za dużo kombinować. Po prostu zbijam i będę maszerował pionkiem do góry. Ten pionek się broni, te są nieistotne, więc maszerujemy szybciutko. On oczywiście zbija pionki, a ja będę je doprowadzał do pola przemiany. Tu jeszcze mi chodzi po głowie takie posunięcie, żeby podciągnąć króla, broniąc pionka, a jak on zagra tutaj, to idę tym pionkiem. I przy pomocy tych dwóch figur tu oczywiście wymieniam jak najbardziej. I doprowadzam jeszcze wyżej pionka. Dokładnie, teraz tego. Wieża musi być przyklejona do pionka H2 cały czas. Dokładnie, idę sobie do góry i za chwilę będę grał wieżą i będę doprowadzał pionka. Prosta sprawa. I oczywiście tutaj staję sobie wieżą za pionka, doprowadzając kolejnego do pola przemiany. Nawet bez tego pionka byłaby wygrana pozycja, więc bez problemu czarne tutaj dają radę. Jak ktoś na przykład ma mało czasu, to jest taka fajna rada, że w takich sytuacjach warto na przykład wieżą już zbić ostatniego pionka przeciwnika, więc jeżeli nie ma czasu dodawanego, no to wtedy macie gwarancję remisu minimum, jeżeli naprawdę gracie na sekundach. To też jest, myślę, że cenna uwaga, którą warto pamiętać. Nie doprowadzać hetmana na szybko, tylko właśnie zbić ostatniego pionka. Choć się już w turniejach takich na żywo praktycznie gra się z czasem dodawanym, więc ten problem znika, aczkolwiek w internecie gramy sobie tempem różnym. No dobrze, tym razem może zagramy D4. 1575 ma przeciwnik, więc jedziemy. Zobaczymy, jaki debiut powstanie. E6. No dobrze, to zagrajmy sobie C4. Jest posunięcie D5, skoczek na F3, czyli taki typowy gambit hetmański. Proste wyprowadzanie figur, nic się złego nie dzieje póki co. Nie boimy się absolutnie wybicia. O, widzę, że jest obrona tarasza. Zagrajmy tak stabilnie, jak niegdyś grał Akiba Rubinstein, czyli wymieniamy na D5. Hetman wybił, co ciekawe. No to dał mi przeciwnik tempo, dzięki czemu mogę sobie wyprowadzić skoczka. To jest dla mnie cenna lekcja. Co ja gadam? Słuchajcie, jaka cenna lekcja. To jest dla mnie cenny ruch oczywiście. I gram E4. Sprawa jest prosta. Aby tylko figury szybko wyszły, zrobić roszadę, grać po wolnych liniach wieżami, a gra się powinna sama ułożyć. Często jest taki problem wśród zawodników, że no dobrze, no co będzie, jak już wyprowadzę te figury, zajmę centrum albo zagram jakąś obronę i co dalej? Odwieczne pytanie. Tutaj chyba przeciwnik popełnił błąd, dlatego że tutaj po wybiciu wybijam i wskakuję gońcem na B5. Oj, jakie to jest typowe. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, co dalej, wracając do tematu, jak grać w te szachy, to oczywiście tutaj
To, co ja przedstawiam, to myślę, że to co nieco zapewne pomaga, ale analizowanie partii, moi drodzy, jest bardzo ważne, dlatego zachęcam Was na przykład tutaj też do przejścia do playlist z analizami partii. One są bardzo, bardzo wartościowe. Nie mówię to z takiego względu, że ja je przeanalizowałem, tylko że warto sobie zobaczyć, jak grali starzy mistrzowie. To oczywiście starzy mistrzowie. Tu zobaczcie, biorę figurę. Mówię z wielkim sentymentem i podziwem dla szachistów, którzy niegdyś żyli, a ich partie są oczywiście tutaj wieczne, więc można się na nich jeszcze wiele, wiele nauczyć. Jak kogoś interesują szachy, to myślę, że bez tego ani rusz. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni teraz do komputerów, do Stockfisha, do silników. Jakie to jest wszystko proste. Przestawiamy sobie w komórce te szachy i jesteśmy bogami. A jak przyjdzie to do czego i trzeba myśleć na szachownicy, to percepcja szachów się kompletnie zmienia. Jest goniec na D6. Ja tutaj mam taki plan, żeby zagrać gońcem i uderzać w C5 i zrobić szybko, długą roszadę, aby wieża grała fajnie na linii D. I to mi się bardzo opłaca, to mi się bardzo kalkuluje. Znaczy, i tak w tej sytuacji oczywiście jest figura więcej, więc to jest już. No, nie będę tutaj nieskromnie mówił. To już jest easy pozycja do wygrywania. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wiele razy jeszcze, czy z figurą więcej, czy z wieżą, można przegrać bez dwóch zdań. Ale oceniając pozycję, no to jest bardzo łatwa gra. No, gość po prostu gra trochę bez pojęcia, przepraszam, ale te ruchy E5 tutaj blokujące gońca z D7, z D6, przepraszam, no to raczej taki mały nie wypał. Ja oczywiście tutaj też mogę na przykład zbić na F7, zdobyć pionka, bo jeżeli zbija król, to zbijam na D6. Wiecie co? Chyba tak zrobię, bo mogę. Bo tak zrobię. Wezmę tego pionka i będę się z niego cieszył. Jak przeciwnik zagra skoczkiem na F6, zawsze mogę sobie gońcem wrócić. Cokolwiek już w takich pozycjach bardziej prawidłowego, jak zagram, no to będzie dobrze. Więc nie powinno być tutaj jakichś większych problemów z tą pozycją. Ale trzeba być na pewno skoncentrowanym do samego końca. Nie można sobie odpuścić, że o, już wygrywam. Oczywiście to jest naturalne, że ludzie tak reagują. O, bo już tu jestem mistrzem, tu zaraz wygrywam, tu zaraz coś tam. No, nie do końca to tak działa. Zobaczcie, H6 jest ruchem, który pozwala mi wskoczyć skoczkiem na B6, na G6. Ja teraz sobie z tego spróbuję skorzystać, wskakując za chwilę tu i widełki są groźbą dużą. Ewentualnie wskoczę sobie na F5 i dzięki temu, że wskoczę skoczkiem na F5, to ten goniec może go wymienić, znaczy może się wymienić za skoczka i to będzie fajne. Dla białych oczywiście, bo on w miarę otwartej, znaczy no to jest raczej taka otwarta pozycja. Zresztą te pionki są tak słabe, że zaliczmy to do otwartej. To zawsze gońce są takie lepsze. No, są lepsze w otwartych pozycjach. Więcej pól mogą atakować, więcej pól mogą kontrolować przede wszystkim. I to się na pewno dobrze układa. A jeszcze jedną rzecz przeoczyłem. No przecież grozi skoczek na G6 nie tyle co z widełkami, bo jak odejdzie wieża, to i tak gram skoczek na G6. Zwróćcie uwagę. Przepraszam, na G8 nie może, bo tutaj goniec walnie. Powiedzmy gdzieś tam, gdziekolwiek wieża ucieknie, to ja gram skoczek tutaj. I chodzi o to, że król musi uciekać i się odklei od tego gońca. O właśnie, dlatego też jest takie zagranie. Ale tutaj powstają teraz taktyczki. Zobaczcie. Skoczek na G6 to jest jedna rzecz. On pójdzie tędy. Ja mogę zbić tu. Chwila. Tak, on tu. Odklei się od tego gońca. No pewnie. Wieżę mogę wziąć. Mogę zbić tu najpierw z szachem. Ale wolę wziąć pionka. Nie wiem dlaczego. Wolę wziąć po prostu pionka w tej sytuacji. I bawić się przednio. Okej, okay, on na to poszedł jednak, więc. Moment.
No, trzeba zbić, nie ma innego wyjścia. Goniec zbija tutaj. Pion więcej i będzie mi atakował skoczka. Czyżbym ja trochę nie przesadził przypadkiem w tej pozycji? Co ja w ogóle gadam? Przecież ja mam figurę więcej. Biję pionki i się z tego cieszę. Oczywiście, że tak. Przecież on zbija tutaj, ja zbijam tu, on tu. Dokładnie. A nawet tak, proszę bardzo. No to goniec F5, dziękuję. Będę bronił na E4. Jeżeli skoczek wybije, to jeszcze więcej wymian będzie mnie satysfakcjonowało. Aczkolwiek po takim ruchu ja mogę zagrać też tak. Oj, chyba tutaj prezent dostałem od przeciwnika. Goniec na D6 i pięknie atakujemy sobie wieżę. I ją konsumuję z wielkim apetytem. Adam jednego szacha. Dlaczego? Bo mogę, moi drodzy, i teraz zbijam skoczka na F6. Gram sobie wieżą na D6 z szachem, wprowadzam sobie kolejną za chwilę wieżę. A jeżeli nie, no to przeciwnik pozwoli na to, to znowu to samo. Biorę kolejną wieżę. Dobra, lecimy dalej z kolejnym przeciwnikiem. Ranking 1547. Myślę, że E4, może jakieś ostre rzeczy teraz spróbujemy zagrać. O, proszę bardzo, mamy obronę Alechina. No debiut jak debiut. Jeżeli ktoś białymi nie potrafi tego grać, to może wpaść niezłe tarapaty. Co? Skoczek G8. No tak grał tak kiedyś też Magnus Carlsen. Niejaki, przepraszam najmocniej. Niejaki Magnus sobie w ten sposób grywał. No muszę przyznać, że jakoś tak bardzo niemrawo gra przeciwnik. Po wybiciu zbijam skoczkiem. Jeżeli zbije hetman mi pionka, to oczywiście wpadnie super pułapkę. Zagram tak, jeszcze go sprowokuję do tej pułapki. Co ja zagrałem? Przecież ja tutaj powinienem zbić na C6. Ale to nie jest błąd oczywiście, tylko mogłem to wykorzystać, bo miałbym lepszą pozycję. Wskakuję skoczkiem jak najszybciej, żeby trzymać pole D5. Dlatego, że może tutaj wlecieć skoczek. Dobra. A zrobimy sobie chyba roszadę. Nie będę tutaj za dużo kombinował. Mam sporo przestrzeni i nie zawaham się jej użyć. Skoczek na D6 grozi. Prawdopodobnie skoczek zagra teraz na D5. Dobrze. I myślę, że taki ruch jest ciekawy. Z drugiej strony może tak lepiej wrócić. Wrócę tak, dlatego żeby gońcem tutaj trzymać te pola i nie wpuszczać skoczka. Okej, okay. I teraz zagramy sobie posunięcie, którego on się będzie bardzo bał, moi drodzy. Hetman G4. Hetman bardzo atakuje to pole. Roszada jest niemalże nie do wykonania z uwagi na goniec H6. Jednakże on może zagrać na przykład G6, co osłabi jego pozycję przy królu. Ja się z tego będę bardzo cieszył. Jak dalej będę mógł sobie to wykorzystać? A mianowicie, o nie, naprawdę? Po pierwsze, mogę zagrać tu. Tam jakiś szach w przyszłości będzie istniał i wzięcie pionka na B2, ale to nie jest groźne. Poza tym tu będę mógł zbić. Tylko bardziej mnie chyba kusi jednak zbicie gońcem tutaj. Tu będę mógł zbić, ale wejście skoczkiem. W ogóle wejście skoczkiem już jest dobre. Można dać szacha, on odejdzie. Zagramy tak. Mam lepszy pomysł. Zagram jednak F4, żeby dorwać się do pionka. Wieża się tutaj ustawi na F8 i jeszcze bardziej zgniecie króla. Figury czarnych same się udławią, moi drodzy. Jestem przekonany. Będzie im za ciasno. Tu brakuje oczywiście takiego zabezpieczenia dla tych gońców. W postaci jakaś tam typu wieża D1. I tak za moment zagram. Taki mam plan. Aczkolwiek jeszcze nad tym szachem się zastanawiam. Więc chyba sobie spokojnie na tym królem na H1 zagram. Żeby nie kusić losu za bardzo. Żeby jednak nie prowokować gościa do tego, żeby zagrał tutaj hetmanem. Oczywiście on może tak zagrać jak najbardziej. Ale ja będę odpierał te ataki. Zagram sobie B3 i niech sobie tam pocałuje klamkę w tym momencie.
Okej, teraz tak, tu będzie przeciwnik chciał mnie zjeść. Dobra, gramy C4. On prawdopodobnie skoczek na B4. Wprawdzie pionek już jest zdobyty. Ten mnie nie interesuje w tym momencie. Nie chcę otwierać specjalnie linii, żeby tutaj król czuł się w niebezpieczeństwie. Tutaj wybijam. Jeżeli zbije goniec, to wchodzę skoczkiem, ale on zbije hetmanem. Zbijam to hetmanem, to prawda. Nie zawahał się tego zrobić, ale teraz muszę wprowadzić oczywiście wieżę. I będziemy coś tam kombinować na D6. Na pewno pozycja jest przyjemna, tylko muszę teraz uważać na hetmana. Ale on zagra tak, to zawsze mam bicie. Więc się tego nie obawiamy. Gram gońcem na E2, nie tędy, bo już goniec nie będzie patrzył w stronę króla, tylko chcę go przestawić właśnie, żeby patrzył w tę stronę na króla. Ewentualnie, znaczy przy okazji będę jeszcze bronił pola na G2 i to się będzie dobrze trzymało. Tak jest, tutaj zbijam sobie na F7. Druga wieża wchodzi, ale sobie hetmanem czmycham na pole H5. I można by tak powiedzieć też, że niby coś tutaj się atakowało. Król jednak nie został zamatowany, ale dwa pionki wzięte. Hetman bezpieczny jeszcze atakuje sobie na E6, za chwilę zagram tak, lub tak, lub tak. Wszystko można w zasadzie tutaj zagrać. Jeszcze skoczek na D6 jest dosyć groźny. Wiele fajnych opcji tutaj istnieje i myślę, że sobie spokojnie to za moment wykorzystamy. No właśnie, na przykład tutaj przeciwnik zagrał tędy. Ja sobie zbiłem z szachem. Myślę, że F5 działa dobrze. Chociaż goniec F7. Jeszcze tak sobie to głośno kalkuluję. Może tak w ogóle? Jeszcze myślę. Jakby tutaj, bo to goniec za chwilę zagra. Może by tutaj zagrać w sumie. Zagrajmy skoczkiem na F6. No nie, chyba popełniłem błąd. Dlatego, że wbija i on wchodzi tu. Ale momencik, nie do końca jest to błąd, bo wieża E8 jest F7. I po biciu hetmana jest bicie na G8. Po tym ruchu, jeżeli jest bicie, to bicie hetmanem. I tutaj on mi nie wejdzie, bo ja zbijam wieżę. F7, mój drogi. Taktyka zadziałała. Po raz kolejny widać, że taktyka jest bardzo ważna w szachach. Więcej widzisz od przeciwnika, to wygrywasz partię. Ok? No i oczywiście, jeżeli wieża F8, to hetman na H5 z obroną gońca. Figura po naszej stronie. Dziękuję, dobranoc. Jesteśmy bezpieczni. Tu wystarczy teraz oczywiście ustabilizować sobie spokojnie pozycję, zagrać jakimś gońcem na F3, żeby bronić. Aczkolwiek tu jest dużo dobrych posunięć. Można nawet też pionkiem zasuwać. To nie przeszkadza w niczym. To przeciwnik ma problem, nie my. Okej, chce nas tu atakować. Ja myślę, że teraz się ustawimy tutaj gońcem. No, troszkę koncepcje się teraz mogą oczywiście zmieniać. Przede wszystkim nie wpuszczam tutaj nigdzie figur ciężkich i będę maszerował sobie pionkiem. Jakaś wymiana. A właśnie, mogę sobie spokojnie wymienić hetmany. Nie będę za dużo też kombinował. Wymiana hetmanów bardzo uprości mi grę i pozwoli na, myślę, że szybkie zwycięstwo. Wieża z D na E1. Po co ja mam się tutaj, słuchajcie, wysilać i szukać jakichś najlepszych ruchów? Oczywiście G3, to jakieś H5 może nastąpić, to nie wiem, zagramy sobie powiedzmy wieża F5. Będę próbował znowu tutaj przeciwnika męczyć i będę próbował wymieniać. Mogłem na pewno też zagrać na F7, no ale to już skoszę ostatnią jego nadzieję na wszystko. Wieża pewnie zagra na D7, a jeśli nie, to proszę bardzo, wieża H7. Jeżeli wieża znowu mi ucieknie, to wchodzę teraz na siódemkę i będę go tam bardzo męczył. Oj, bardzo będzie to męczące dla mojego przeciwnika. Okej, zbijamy sobie na B7. Dokładnie. Myślę, że taki ruch z groźbą mata. Ciekawe, czy gość to widzi. Jeżeli oczywiście zagra królem na B8, to dajemy szacha na przykład tutaj. On wraca na C8. O, i tak zagram, pokażę Wam za chwilę. Wracam na C8 i my zagramy tutaj z próbą wymiany. Aczkolwiek jeszcze mogę chyba tak zagrać w ogóle. Nie wpuścić wieży. Nie wpuścić wieży. Dokładnie tak się stało. Gość się poddał.
i jest dobrze. Moi drodzy, no cóż, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Życzę wielu fajnych partii. Pamiętajmy o tym, że jak ktoś lubi grać w szachy, to warto regularnie robić małe kroczki, czyli na przykład jakaś taktyka, jakaś partyjka, tego typu sprawy, jakaś analiza partii i to się potem fajnie wszystko układa. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!